Thank you.
Dobrego chorobu, dobrego chorobu.
Pandeja-ju.
Thank you.
przez zielony losek, piórka nad nim zadrżały. Moja Maryś miło, rozmyśleć se było, miałaś ty co snimały. Muzykanty! Sztajera Sząbeckiego! Groj! Thank you.
Daleko, daleko za morzem, daleko kraj rodzinny matki mej. Boże, czy można mieć lepsze zakończenie i czy można mieć dwa słowa chociaż komentarza? Wszystko jest jasne. I łzy w oczach na pewno każdego się pojawiły. I dziękujemy wam za ten piękny, wspaniały wieczór. Dziękujemy Brazylijczykom, Polakom z Brazylii. Dziękujemy Polakom tutaj z Politechniki. Wspaniały wieczór. A jeszcze jedno państwu chcę powiedzieć, że ten mazur, który był przed tym utworem, oczywiście choreografii Janusza Chojeckiego. W roku 2000 o godzinie 12 na placu Defilad w Warszawie zespół Mazowsze wykonał do choreografii Janusza Chojeckiego tego mazura, a ten mazur w wykonaniu studentów Politechniki Warszawskiej uzyskał już chyba z 5 nagród na międzynarodowych konkursach tanecznych. A 10 minut przed wystawieniem tego mazura pan Janusz Chojecki wyznał i mnie, i studentom, że to jest jego ostatni moment pracy z tym zespołem, że przechodzi na emeryturę. Panie Januszu, poprosimy. I studenci sobie zażyczyli, żeby on chociaż kawałek zatańczył, ale wszyscy mieli w oczach łzy. I nawiązując do tego, co Andrzej powiedział, dlatego że to jest mój ostatni koncert, nasz kolega, wspaniały pianista i twórca kilku muzyk, między innymi Krakowiaka, gdzie dzisiaj była premiera, Krzysztof Kozłowski, postanowił zagrać nam na żywo Poloneza i właśnie Mazura. Zwykle tańczymy do nagrania, a dla państwa, no i dla mnie. Poproszę Krzysiu na scenę. To przypadkiem się zdarzyło, że to jest dzisiaj mój ostatni wspólny z Zespołem Politechniki koncert. Ale jeszcze się na pewno nie będziemy żegnali z państwem, jeszcze może się nie raz zobaczymy. Natomiast jest mi bardzo miło, że to razem z Wisłą wypadło. Tak los sprawił. Dziękuję bardzo Wiśle. Lori. I panie Lori, kochany. Tylko nie byłoby tak wspaniałych ludzi, gdyby nie rzesza współpracowników, z którymi pracujemy. Pozwolimy na scenę zaprosić i podziękować. Może najpierw pani dyrygent, kierownik muzyczny. Zapraszamy na scenę, Magda. Magdalena Dąbek, Zespołu Politechniki Warszawskiej. Dziękuję. Kierownik artystyczny, choreograf, twórca wszystkich choreografii, które państwo widzieli z Zespołu Politechniki Warszawskiej, Jarosław Wojciechowski. Pani Katarzyna Zemler, chórmistrz zespołu. I pani Katarzyna Pasara, kostiumy. I z zespołu Wisła, naszego bratniego zespołu, bo tak my to określamy, to są nasi bracia. Z daleka, zza oceanu, ale nasi bracia. Ich bardzo kochamy. Kierownik zespołu i kierownik artystyczny Lori Wal. Lori. I kierownictwo artystyczne także Chris, małżonka Loriego. O, tutaj jest. Tu jest.
Czy jest Elmar, bo nie widziałem prezes? Edynie Schuster, kostiumy. Edynie Schuster, kostiumy. Chórmistrz Elena. I pozostała jeszcze jedna osoba, prezes zespołu Wisła, Elmar, który jest chory i nie mógł tu z nami być, ale może na ręce kierownika proszę przekazać prezent dla Elmara. Andrzejku, dziękujemy z całego serca Andrzejowi, który chce nas przyjąć. Nas jest tu w sumie prawie 130 osób, proszę Państwa. To nie jest łatwo utrzymać taką rzeszę ludzi. Akurat tak się zdarzyło, że razem ze mną, ale to też przypadek, odchodzi jeden z naszych tancerzy i chcieliśmy go pożegnać. Maciek Raczkiewicz. I nasza prezes Rady Zespołu Kasia mu dziękuję. Wokal na górą! Ja korzystając z tego, że stanęłam tak blisko mikrofonu, pozwolę sobie jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Wprawdzie dzisiaj nie żegnamy się jeszcze z panem kierownikiem, ale w związku z tą przepiękną solówką, którą wszyscy mogliśmy zobaczyć, chcielibyśmy bardzo mu podziękować za te ostatnie lata i uhonorować. Także zapraszam dziewczyny i dziękujemy na ten moment, a chociaż jeszcze się nie żegnamy. Nie chcę przedłużać, ale łzy w oczach dziewcząt, także i Maćka, i słowa. To była przyjemność pracować z panem. Tylko po to się żyje. Dziękuję moim studentom. Panie Andrzeju, kochany, dzisiaj skończymy naszą turnę po Polsce w roku 2023. Zaczęliśmy w Krakowie, Dobczycy, Nowy Sącz, Krynica Zdrój, Zakopane, Biłgoraj, Wilno, Ożarów Mazowiecki. Dla mnie z drugiej strony smutno, bo zespół Politechnika Warszawska był u nas już 3 razy. I mamy taką przyjaźń, która się nie kończy dzisiaj, na pewno. I chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie klaski dzisiejsze i nie tylko dla Wisły i dla Politechniki Warszawskiej. My jesteśmy amatorami. Robimy, bo chcemy, bo nam potrzebna ta kultura i przede wszystkim dlatego, że jesteśmy Polakami. Dziękujemy serdecznie za wszystko. A ja wam, moi kochani, powiem tylko, że zostawiliście w nas, tu wszystkich, trwały ślad w sercach, duszach i w pamięci. Dziękuję wam za to mocno. A Lori, tę butelkę, co tak trzymasz, wypijemy na spółkę.
chwili się...